W zasadzie wizyta w gminie Bożęcin posła Parlamentu Europejskiego Patryka Jakiego i posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Norberta Kaczmarczyka. Zwizytowaliśmy Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej, gdzie rozmawialiśmy z pracownikami, z podopiecznymi. Była okazja do rozmów o problemach samorządu. No i oczywiście najważniejsze spotkanie z mieszkańcami, rozmowa o Polsce, o przyszłości Polski w Unii Europejskiej i frekwencja, która no, chyba zaskoczyła wszystkich. Nie spodziewaliśmy się tak licznej liczby mieszkańców, którzy dzisiaj tutaj przybyli. Na sali zabrakło miejsc, musieliśmy wykorzystać, dostawiać na balkonie, ale to świadczy o tym, jak duża jest potrzeba tego typu spotkań, jak mocno mieszkańcy zaangażowani są w rozmowy o Polsce, o przyszłości, zatroskani o przyszłość kraju i jak bardzo interesują się tą problematyką w kontekście chociażby najbliższych wyborów parlamentarnych czy późniejszych wyborów, jakie nas czekają w przyszłym roku, wyborów do samorządu czy Parlamentu Europejskiego. Jak to jest możliwe, niech mi Pan to wytłumaczy, jest Parlament Europejski, wojna za wschodnią granicą, jest debata w Parlamencie Europejskim o praworządności w Polsce i kto tam prowadzi tą debatę? Pan Leszek Miller. Konrad Wallenrod był Litwinem, który Krzyżaków rozłożył na łopatki, bo stał się ich wielkim mistrzem. A Niemcy mają wielkiego mistrza Kucka. Sondaże są na styku, prawda? Jak pan widzi tę rzeczywistość, jeśli się obudzimy i nie wygramy? Jakie jest stanowisko suwerennej Polski w sprawie obowiązkowych szczepień? Nie mówię tylko o COVID-y i tak dalej, mówię również o programie dla dzieci i tak dalej. Czyli w większości krajów europejskiej, Unii Europejskiej, one są dobrowolne. Dlaczego w Polsce musi być przymus i to jeszcze obłożone jakimiś takimi karami po 50 tysięcy złotych na osobę, na rodzica, także 100 tysięcy na rodzinę. Jako Polacy jesteśmy właścicielami 9,5 miliona hektarów lasu. Każdy z nas, każdy tutaj siedzący jest właścicielem 25 arów polskich lasów. Dlatego za to Unia Europejska powinna mnie i każdemu z tutaj obywateli zapłacić. Ja to wyliczyłem, to jest 114 tysięcy rocznie. Dziękuję. Jestem przyzwyczajony do trudnych pytań, ale widać, że gmina jest rozpolitykowana w pozytywnym tego słowa znaczeniu i też bardzo zaangażowana widać w sprawy państwowe, lokalne. No macie państwo naprawdę duży potencjał, widzę, ludzki i trzeba to wykorzystać. Pan przyszedł dzisiaj na to spotkanie, dlaczego głównie? To znaczy jako niezdecydowany raczej. No jeszcze może parę spraw wyjaśnić tutaj takich. No, ale może nie będę pytał ja jako osobiście. Aha, po prostu chce pan się jak wysłuchać i się rozeznać ewentualnie i podjąć decyzję później słuszną. Tak, tak. Po tym spotkaniu uzna pan, że jednak warto kogoś oddać? No, znaczy możliwe. No, jak tak będzie, to tak będzie. Pokazujemy, że Polska powiatowo-gminna to Polska doinwestowana, to Polska A. Polska, którą nasi poprzednicy chcieliby budować na linii Wisły, czyli ta część rosyjska, druga część niemiecka. My pokazujemy, że Polska musi być chroniona, Polska musi być doinwestowana i Polska, taka jak Polska w powiecie brzeskim, Polska w gminie Bożęcin, to Polska doinwestowana. Dzięki również staraniom europosła Patryka Jakiego, który również jest wybrany z tego regionu. Cieszymy się, że odwiedził nasz region, że wspiera również moją kandydaturę na posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z 10 miejsca. Mówi o strzale w 10, a ja cieszę się, że dzięki jego staraniom również nasz region jest mocno doinwestowany. Popieram Norberta Kaczmarczyka, rekomenduję go jako kandydata. Znam go od wielu lat, mieliśmy okazję współpracować. To moim zdaniem najbardziej aktywny poseł w regionie tarnowskim. Współpracuje nie tylko z samorządami, z samorządem gminy Bożęcin, współpracuje również z różnymi organizacjami, które działają na terenie gmin, OSP, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia. Wiele środków finansowych, które płyną do gmin regionu, w tym do gminy Bożęcin. No myśmy pozyskali w ostatnich 2 latach niebagatelną kwotę blisko 48 milionów z funduszy zewnętrznych, w tym 26 milionów to środki Polskiego Ładu, Programu Inwestycji Strategicznych. Na inwestycje w tym roku wydajemy rekordową kwotę blisko 32 milionów, 42% wydatków budżetu i to między innymi albo głównie
trzeba podkreślić, głównie dzięki współpracy z posłem Norbertem Kaczmarczykiem, który jest otwarty na rozmowy o potrzebach samorządu, gdzie wielokrotnie dyskutujemy o tym, jakie inwestycje realizujemy i z czego możemy sfinansować, te środki do gminy Bożenci zostają pozyskane. Także zawdzięczamy mu bardzo wiele i takich parlamentarzystów w regionie tarnowskim nam potrzeba. Cieszymy się, że prawie 50 milionów na inwestycje w ostatnich 2 latach ta gmina pozyskała, więc rzeczywiście wielka podbudowa dla mieszkańców i rzeczywiście budowa Polski powiatowo-gminnej i doinwestowanej, przyjaznej mieszkańcom. Dlaczego 15 października na pewno warto będzie oddać głos na Norberta Kaczmarczyka? Ponieważ pokazał w ostatniej kadencji, że jest odważny w sytuacjach, kiedy nie wszystkim starczało tej odwagi. Na przykład w sprawie piątki dla zwierząt, również wewnątrz obozu. Był jednym z liderów, którzy potrafili zatrzymać ten projekt. Tak samo było w sprawie szkodliwych warunków dotyczących KPO. Czas przyznał mu rację. No i polski parlament potrzebuje w przyszłej kadencji też ludzi, którzy nawet wewnątrz własnego obozu potrafią iść pod prąd w słusznych sprawach.